Aby aktywować aplikację Inwestor Mobile, wybierz opcję Mam rachunek inwestycyjny. Zaloguj się swoim loginem i hasłem, których używasz do serwisu Inwestor Online. I wybierz Dalej. Nadaj swój indywidualny kod PIN do logowania, a następnie potwierdź go, wybierając Dalej. Zatwierdź swoje ustawienia SMS kodem i zaloguj się do aplikacji. Po pierwszym logowaniu aplikacja zapyta Cię o pozwolenie na wysyłanie powiadomień oraz logowanie biometryczne. Wybierz opcję zgodnie z Twoimi preferencjami. Aby wylogować się z aplikacji, kliknij w zegar w prawym górnym rogu, a następnie wyloguj. Aby złożyć zlecenie, kliknij ikonę plusa w prawym dolnym rogu. Wybierz instrument, którego ma dotyczyć zlecenie, wyszukując po nazwie, e-signie lub tickerze. Następnie wybierz opcję kup lub sprzedaj. Uzupełnij pozostałe parametry zlecenia. Kliknij wyślij zlecenie i potwierdź jego realizację. Możesz pobrać potwierdzenie zlecenia w wersji PDF. Zlecenie będzie widoczne na pulpicie w sekcji Moje zlecenia. Klikając trzy kropki w prawym dolnym rogu, przejdziesz do dodatkowych opcji. W zakładce Zlecenia znajdziesz szczegóły złożonego zlecenia, a także zlecenia historyczne. Aby złożyć zlecenie, kliknij ikonę plusa w prawym dolnym rogu. Wybierz instrument, którego ma dotyczyć zlecenie, wyszukując po nazwie, e-signie lub tickerze. Następnie wybierz opcję kup lub sprzedaj. Uzupełnij parametry zlecenia, kliknij opcję zaawansowana i wybierz dodatkowe parametry, które chcesz uzupełnić. Aby przeliczyć koszty transakcji, możesz skorzystać z opcji przelicz. Po uzupełnieniu parametrów wyślij zlecenie i potwierdź jego realizację. Zlecenie będzie widoczne na pulpicie w sekcji Moje zlecenia, a także w zakładce Zlecenia. Aby sprawdzić zawartość swojego portfela inwestycyjnego, przejdź do zakładki Portfel na dole aplikacji. W zakładce Dostępne sprawdzisz stan swojego rachunku oraz saldo wszystkich swoich rachunków pieniężnych. W zakładce Akcje sprawdzisz stan swoich akcji. Wybierając szczegóły, dowiesz się, jaki procent Twojego portfela inwestycyjnego stanowią poszczególne papiery wartościowe. Aby sprawdzić notowania, kliknij zakładkę Notowania na dole aplikacji. Aby utworzyć swój koszyk notowań, wybierz ikonę koszyka w prawym dolnym rogu. Jeśli masz już swój koszyk notowań, wejdź w zakładkę Moje ulubione. Kliknij trzy kropki po prawej stronie przy wybranym instrumencie, aby rozwinąć dostępne opcje. Możesz sprawdzić profil spółki, zrealizowane transakcje, wykres notowań dla spółki, a także złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży. Aby edytować koszyk notowań, kliknij ikonę Ustawienia przy nazwie koszyka. Tutaj możesz usunąć instrumenty z listy lub dodać kolejne. Aby dodać, wybierz opcję Dodaj więcej instrumentów. Wyszukaj nazwę giełdy i przejdź do następnego kroku. Wybierz grupę instrumentów, w której znajduje się instrument docelowy, lub wyszukaj go po nazwie, e-signie lub tickerze. Wybierz instrumenty docelowe i przejdź do następnego kroku. Po dodaniu wszystkich instrumentów zapisz koszyk. Gotowe. Wybrane przez Ciebie instrumenty finansowe pojawiły się w koszyku. Aby zrealizować przelew, kliknij trzy kropki w prawym dolnym rogu aplikacji i wejdź w opcję Przelewy.
Wybierz walutę i użyj opcji Przelew. Następnie wybierz rachunek, na który chcesz przelać pieniądze. Wpisz kwotę, wyślij i potwierdź dyspozycję przelewu. Status i szczegóły przelewu będą widoczne w opcji Przelewy.